to jest dość mocno taka zielona owocowość również, więc podobnie do tej poprzedniej, którą określiłem jako w okolicach 5,5. Tutaj ta gorzkość i pikantność jest dość zbilansowana, to znaczy nie jest na przykład bardzo pikantna, a mało gorzka, albo na odwrót. Ta pikantność i gorzkość idzie w bardzo podobnym momencie, co natomiast w ustach można było wyczuć. Orzechy można było wyczuć. Orzechy włoskie, nie wiem, czy Państwo wyczuli. Orzechy włoskie, które są dojrzałe, ale to nie znaczy, że ktoś z nas nie wyczuje bardziej zielonego aromatu, zielonego smaku. Na pewno też w samym smaku można wyczuć tymianek, oregano. Nie wiem, znów to, co wcześniej można było wyczuć w nosie, tutaj na pewno możemy wyczuć w ustach. Chłodnika, gazpacza andaluzyjskiego. Raczej takiej oliwy bym nie dodał, bo tam potrzeba trochę większej świeżości właśnie, więc wybrałbym trochę inną oliwę. Podgrzewamy ostatnią próbkę. Warto wybierać odpowiednią pojemność butelki, bo oliwa nawet po kilku tygodniach czułem mniejszą intensywność tej owocowości. Właśnie raczej nie w lodówce, raczej w ciemnym i na pewno poniżej tych 27 stopni. Że wybierzemy oliwę extra virgen, tą z pierwszego tłoczenia, tłoczoną na zimno, to już sprawia, że ona musi mieć jakąś owocowość. To znaczy, że ona przeszła i tą ocenę fizykochemiczną, czyli 0,8% kwasowości, i przeszła też ocenę od 8 do 12 takich panelistów, takich osób, które oceniają. Warto kupić, spróbować i porównać samemu, oceniając właśnie. Jedne osoby preferują jednak większą pikantność, inne mniejszą. Ja rekomenduję, żeby ta pikantność była jak najwyższa, jeśli chcemy dbać o nasze zdrowie. Tutaj większość z nich jest z wczesnych zbiorów. I co Państwo wyczuli w tej ostatniej oliwie? W nosie na przykład. Tutaj można wyczuć migdały, ale też orzechy. Możemy wyczuć orzechy, orzech laskowy na przykład można wyczuć. Z drugiej strony, dopiero tam w tej późniejszej fazie, czyli nie same na samym początku, gdy próbowaliśmy, czuć trochę bardziej dojrzałą owocowość. Z jednej strony można wyczuć banany, ale też z drugiej strony można wyczuć też tą zieloną owocowość w postaci na przykład rozmarynu. I ona jest bardzo złożona, nie jest oliwą, która jest tak idealnie skalibrowana, to znaczy ona jest bardzo bogata właśnie czy to w aromaty, czy smak, ale ona nie jest tak idealnie zbilansowana, która ma różne wątki, która może bardzo ciekawie wzbogacić różne dania. To też jest jedna z takich oliw, które można wykorzystać w kuchni, dodając na samą górę jako taki finish, serwując czy to jakiś tapas, czy w jakiejś restauracji na przykład z gwiazdkami Michelin. Żeby w ogóle sprzedawać konsumentom, to sam wybór już oliwy extra virgen to już jest dobry wybór.